Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wróciłem co dopiero z Łodzi. Byłem tam wraz z moimi ministrantami i ich rodzicami na odbywających się właśnie w tym mieście Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej w piłkę nożną. Z tego powodu uczestniczyłem w mszy świętej odprawianej przez kardynała Grzegorza Rysia w poniedziałek rano. To, co mnie mocno wybudziło na tej przenajświętszej ofierze, to tekst, który wypowiedział głośno diakon, zdaje się diakon stały archidiecezji łódzkiej. Kiedy przyszedł moment przekazania znaku pokoju, on zamiast trzymać się tekstu w mszale, powiedział: z uśmiechem i radością przekażcie sobie znak pokoju. No ale po co? Po co? Po co? Z tego powodu z wielkim bólem nadsłuchuję informacji, które dochodzą do nas ze Stolicy Apostolskiej, jakoby na biurku papieża Franciszka leżał już przygotowany dokument, który ma uniemożliwić powszechne sprawowanie mszy świętej trydenckiej, pozostawiając tę ewentualność jedynie kilku wybranym instytutom. Sam nie sprawowałem nigdy mszy świętej w rycie trydenckim, ale uważam, że pielęgnowanie tej tradycji to jest nasz katolicki obowiązek. Mam szacunek do tych, którzy w tej duchowości czują się jak u siebie w domu. Tak parę dni temu na Twitterze, gdy pojawiła się po raz pierwszy ta informacja, niektórzy komentowali, ci z tej drugiej strony barykady katolickiej. I bardzo dobrze, okazało się, że decyzje Benedykta XVI przyniosły zgniłe owoce. Ci ludzie, którzy są na mszach trydenckich, nie potrafią czuć się jednością z Kościołem rzymskokatolickim. Ale idąc za ciosem, trzeba byłoby zakazać na przykład mszy świętej neokatechumenalnej. W końcu ci ludzie też tworzą swoiste dla siebie wspólnoty. W momencie, w którym wymyśla się nowe ryty, nowe obrządki, na przykład około amazońskie, ewentualna decyzja o zakazie mszy świętej trydenckiej wywołuje nie tylko we mnie pęknięcie serca. No, nie rozumiem. Nie pojmuję. Dlaczego? Dlaczego? Ci z was, którzy regularnie słuchają moich wypowiedzi w moich filmikach, czy czytają moje wpisy na Twitterze, czy też w cytowaniach w różnych mediach, wiedzą o tym, że jestem księdzem, który twierdzi, że w duszpasterstwie należy unikać dawania łatwych rozwiązań. Nie jeden raz już też mówiłem, iż nie jeden katolik wpada w taką pułapkę, że idąc do kościoła czy włączając różne katechezy na YouTubie, chce właśnie usłyszeć takie bardzo proste rozwiązania, gdzie wskazuje się, że tam jest obecny na pewno szatan, a tu jest na pewno działający Duch Święty. Pismo Święte mówi: badajcie duchy, ale nie jest to proste. Z drugiej strony Pismo Święte mówi: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Ale prawda, którą jest ostatecznie Chrystus, jest prosta, ale dojście do niej, odkrycie jej jest mocno skomplikowane. Tak myślę, tak uważam. Dlatego też twierdzę, że tego typu katechezy czy wypowiedzi może nie są do końca dzisiaj popularne, dlatego iż mamy taką tendencję i ja uważam, że jest to bardzo niebezpieczne, że chcemy posłuchać księdza, który nam powie, a teraz wam przedstawię 10 wydarzeń z ostatniego tygodnia. I teraz zobaczcie, że to pierwsze, trzecie, czwarte, siódme i ósme to jest ewidentnie działanie diabła. Przestrzegajcie się tego. Natomiast jeżeli będziecie uczestniczyli w drugim i tym ostatnim, to na pewno wam będzie Bóg błogosławił. Ja tak nie potrafię mówić. Znaczy, potrafię tak mówić. Ale uważam, że tego typu mówienie wynika nie do końca z przemyślanej drogi czy przygody poszukiwania prawdy. Bo im człowiek bardziej poznaje ludzkie historie, które są splecione z różnych doświadczeń, tym bardziej nabiera szacunku i takiej pokory do prawdy. Ja nie umiem wskazywać i podawać ludziom takich prostych recept. Nie umiem łatwo diagnozować, znaczy umiem to robić, ale uważam, że czasami w tym moim umieniu byłoby więcej
nawet psychomanipulacji, niż odczytywania Słowa Bożego. Nie wiem, jak to robią księża, którzy łatwo w swoich kazaniach, homiliach czy przekazach, też często internetowych, bardzo popularnych, lajkowanych przez wielu katolików, podają takie gotowe rozwiązania dla życia. Twierdzę, może się mylę, może nie, że katolicy, którzy szukają tego typu wypowiedzi, czasami chcą zrzucać odpowiedzialność za własne czyny i za własny trud, niełatwy, poszukiwania prawdy w swoim życiu. Chcą czasami otrzymywać jasne wskazówki w kwestii wyborów. A decydowanie codzienne jest piękne, jest przygodą, ale nie jest rzeczą łatwą. Czasami prosząc, żebym zrozumiał wolę Bożą, do końca nigdy nie jestem pewien, czy na pewno idę śladem Bożym, czy nie. Dopiero z perspektywy czasu patrzę na owoce. Jeżeli one są dobre, to znaczy, że wypełniam wolę Bożą. Pan Bóg mi nie podpowiada dosłownie, co mam zrobić. Po to dał mi rozum, po to dał mi serce. Czasami rozwiązań jest kilka i one wszystkie są wpasowane w biblijne tak, tak, nie, nie. I w biblijne poszukiwanie prawdy. Bywa, że takie łatwe chęci poszukiwania prostych rozwiązań to jest chęć widzenia swoich porażek, kryzysów jedynie w kluczu interpretacji demonicznej. Czyli jeżeli coś mi się nie udało, to na pewno chciał tego diabeł. To nie jest w moim przekonaniu takie proste. To jest bardziej magiczność, higiena religijna niż prawdziwa, taka twarda, nazaretańska rzeczywistość. Dlatego uważam, że tego typu myślenie do końca popularne nigdy w internecie nie będzie. Bo łatwo się poszukuje i słucha tych, którzy mówią tak, że ja już jestem pewien, gdzie jest wróg, a gdzie jest przyjaciel. Twierdzę, że to takie proste wcale nie jest. Dlatego między innymi komentowałem to nie jeden raz a propos różnych księży. No i ostatnio się niektórym naraziłem, ponieważ twierdzę, że mimo, iż bardzo szanuję księdza Piotra Glasa i to, jaką robotę on wykonał, uważam, że jest człowiekiem wierzącym, mającym charyzmat głoszenia Słowa Bożego. Ale ja sam nigdy nie byłem przekonany, żeby słuchać jego kazań i homilii. Wysłuchałem może maksymalnie w ciągu tych ostatnich lat kilka tych rozważań, ale one jakby nigdy nie wpadały do mojego umysłu i serca. Bo życie jest skomplikowane. I kiedy to skomentowałem, a jednocześnie napisałem, że smutna sprawa przydarzyła się księdzu Piotrowi. No, miałem na uwadze to, że całe to wydarzenie napawa smutkiem. Ja nie wchodzę w rolę sędziego, tylko modlę się za księdza Piotra. Nie wiem, co rzeczywiście tam było. Ufam, że cały ten proces powoduje, że dojdziemy do prawdy. No, ale niektórzy tak opacznie to zinterpretowali, że dla mnie to jest też mocno zaskakujące, bo hejt odbywa się nie tylko ze strony tych, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, ale czasami dotykał mnie od tych, którzy są w tych tradycyjnych duszpasterstwach, którzy są zakochani w jakimś stylu duszpasterskim i nagle im się coś nie spodobało i przeczytali moją wypowiedź czy posłuchali kluczem swoich emocji, a nie tego, co naprawdę chciałem powiedzieć. Może coś człowiek czasami źle zwerbalizuje, może nie do końca coś trafnie wypowie, no ale tacy jesteśmy, czego się jako chrześcijanie wzajemnie uczymy? Także szacunku do swoich wypowiedzi. I taki szacunek widziałem choćby w moim dialogu z panem Dawidem Mysiorem, z którym rozmawiałem nie jeden raz, do którego mam szacunek w jego poszukiwaniu prawdy, no ale także panu Mysiorowi to mówiłem, nie zawsze z wszystkim się zgadzam. No to tak po prostu. Kiedyś mi się spodobała myśl świętego Jana Pawła II, zdaje się mocno wyrażona w encyklice Redemptoris Missio, że prawda jest jedna, ale dojście do niej jest różnobarwne, tak jak jest jedna Ewangelia, ale napisana w czterech wersjach. I każda z tych części Ewangelii jednej ma różne oblicze, różny rodzaj bruku, asfaltu,
coś innego akcentuje. No, tacy my jesteśmy. Czasami potrzebujemy bardziej wypowiedzi Mateusza, czasami Jana, czasami Łukasza, czasami Marka. Paweł się inaczej wypowiada i Piotr w swoich listach. Jakub inaczej pewne sprawy akcentuje i list do Hebrajczyków nieznanego autora. Więc szanujmy tę mądrą różnorodność w jednym kościele rzymskokatolickim. No i tak, parę dni temu, po moim filmiku o tym, że czasami wydaje mi się, że w diecezach powinno się budować szkoły, a nie kolejne kościoły, żeby myśleć o kryzysie kościoła i o tym, że trzeba edukować po katolicku dzieci, no jedna z pań zauważyła, że jeśli chodzi o niektóre szkoły katolickie, które wcale katolicyzmu nie promują, tylko już taką papkę zmodernizowaną. Zgadzam się z jej wypowiedzią, bo jeżeli miałyby tak wyglądać te szkoły, że tylko z nazwy byłyby katolickie, to już też mi serce pęka. Też mi serce pęka. No ale między innymi pod tą moją wypowiedzią, wypowiedzią odezwał się pan Dawid Misior, którego gorąco pozdrawiam. Napisał. I teraz pokażę wam rozmowę, gdzie się wzajemnie różnimy. Widzimy pewne aspekty inaczej, kładziemy akcenty nieco inaczej. No i chyba na tym spór ewangeliczny polega. Bo przypomnę chyba po raz 63 w moich filmikach YouTube'owych. Nie prawda należy do nas, tylko my należymy do prawdy. Szanowny księże Danielu, czy ksiądz trochę nie opiera się coraz bardziej ewidentnej prawdzie? Jest coś takiego jak katolicyzm. Od około 60 lat w kościele wypukiwany, przemilczany, podmieniany. Może po prostu wrócić do katolicyzmu. Paroletnia burza mózgów. I teraz moja wypowiedź. Powiem szczerze, akurat byłem w trasie, no ale udało mi się na moment zrobić pauzę i porozmawiałem na Twitterze z panem Dawidem. Nawet gdyby teraz nastąpił powszechny powrót do mszy trydenckiej, laicyzacja nie przestanie działać. Takie jest moje myślenie. Gdyby to było takie proste, nie miałyby miejsca apostazje wywodzących się z rodzin tradycyjnych. Ponadto walka z dzisiejszym chaosem w Kościele katolickim nie może paraliżować poszukiwania nowych bukłaków. Co w mojej wypowiedzi się ukrywa? To nie jest tak, że jak jadę do rodziny, która uczestniczyła tylko w Novus Ordo, to słyszę o kryzysach, jakie ją dotknęły. Sporo, jako ksiądz się nasłuchałem, również takich świadectw rodzin, które były wychowane w duchu tradycyjnym, które chodziły przez lata tylko na mszę trydencką, że i w tych rodzinach są pęknięcia. Naprawdę są apostazje, także w rodzinach, które mają typowo duchowość trydencką. Dlatego ja jako ksiądz, wiedząc o tym, że jest tak, mówię tak. To prawda, że mówimy tak, tak, nie, nie. To prawda, że prawda jest jedna i prosta, ale życie jest skomplikowane. Czasami zrozumienie prawdy jest wielopiętrowe. Ja widzę te rodziny i widzę te rodziny. Widzę apostazję w tych rodzinach i w tych rodzinach. Są dzieciaki wychowane tylko po trydencku, które później, jak weszły w dorosłość, i też z takimi rozmawiałem, które mówiły, ja tego nienawidziłem. Uwielbiam chodzić teraz na mszę charyzmatyczną, odnowy w Duchu Świętym. I są też takie dzieciaki, które w ogóle zarzuciły Kościół. Więc jeżeli słyszę, że ktoś mówi, że tylko powrót do mszy trydenckiej uratuje nasz świat, to ja od razu to odpieram, mówiąc, laicyzacja jest jednak tak niebezpieczną siłą, tak przemyślanym przez szatana nurtem i również owocem także naszych kościelnych błędów. To jest skomplikowane, że nie ma prostych rozwiązań. Nie ma prostych rozwiązań. Może się mylę. Dlatego jeszcze raz powiem, jak słyszę księży, którzy dają takie proste wskazówki i mówią, tu jest diabeł, tu trzeba zrobić tak, tak i tak, to dostaję kolców, bo jak stykam się w życiu praktycznym z ludźmi, to ja już nie jestem taki chojrak w gadaniu. Życie naprawdę jest skomplikowane. Po prostu. I czasami wydobycie głosu Bożego a propos danej sytuacji wymaga naprawdę słuchania przez księdza. I wtedy ten ksiądz pomaga wydobyć, co Duch Święty mówi do tego człowieka. Nie mam gotowych recept. Może to komuś nie odpowiada. Co jeszcze mówi o nowych bukłakach? No przecież Ewangelia mówi, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Dlatego z jednej strony Kościół musi być nieustannie reformujący się, to znaczy musi brać pod uwagę na przykład to,
że jeszcze 50 lat temu, 40, 30 nie było internetu. My już dzisiaj mamy komórki, które spowodowały, że zmieniają się mózgi ludzi. Nasze mózgi inaczej funkcjonują. I niektóre metody po prostu do człowieka, który jest wytworem tej cywilizacji, no nie będą pasowały, bo to ten stary bukłak i wlane nowe wino spowoduje, że ten bukłak się rozwali. Niektóre elementy możemy odstawić do przeszłości, ale znowu potrzebna jest merytoryczna dyskusja w Kościele, które tak, które nie. To nie oznacza, że ja mówię, iż mamy z prawdy rezygnować. Nie, ale czasami, żeby powiedzieć prawdę, to wymaga tego wiele lat, żeby ta prawda od razu tego bukłaka nie zniszczyła. No, mówię to językiem praktycznym. A znacie mnie i wiecie, że mam usposobienie tradycyjne, konserwatywne. A jednak, jakbyście zobaczyli niektóre elementy w moim życiu duszpasterskim, muszę być delikatny, bo zależy mi na tym człowieku. Czasami trzeba się ugryźć w język i poczekać na stosowną chwilę, żeby z tym człowiekiem o prawdzie porozmawiać. Nie ma w moim przekonaniu prostych rozwiązań. I te poszukiwanie nowych bukłaków, to dlatego między innymi mój filmik czy wpis o tym, że kto wie, czy szkoły by się nie przydały zamiast nowych kościołów. Może tak. Też z jednym z księży dla mnie bliskich rozmawiałem a propos misyjności. Nasza parafia brata Alberta w zeszłym roku zbierała pieniądze na studnie na Madagaskarze. I okazuje się, że studnie są tak potrzebne w tamtym rejonie świata, że przy tych studniach rodzi się życie katolickie. Dzięki temu, że Kościół wybudował studnie, coraz więcej ludzi przychodzi do Kościoła i Kościół buduje. I to jest droga. My nie potrzebujemy studni, ale potrzebujemy być może szkoły. I przy takiej szkole powstaje kaplica, gdzie można zapraszać rodziców, ich bliskich, ich dzieci i w ten sposób budować życie parafialne. Parafia nie musi wyglądać tak, jak wygląda od kilku wieków. Być może trzeba te bukłaki powymieniać, żeby nowe wino wytrzymało. Ale to jest moja burza mózgów. Ja potrzebuję do tego choćby takich sporów jak z panem Misiorem. Ale nie tylko z nim, również z ludźmi, którzy reprezentują, powiedzmy, tę lewą część Kościoła katolickiego. Ja czasami wchodzę sobie na filmiki czy wypowiedzi tych, którzy, powiedzmy, są z innej strony barykady i oni mają inne spojrzenie. Ja czasami lubię tego posłuchać, ponieważ to powoduje, że ja wychodzę z własnej bańki i nie patrzę tylko na moje pomysły przez pryzmat moich nastrojów emocjonalnych. No. I teraz i dalej. Msza tradycyjna to podstawa, ale nie wszystko. Jest jeszcze nauka katolicka. Czy bierze ksiądz pod uwagę działanie nadprzyrodzone? Czy porzucenie błędów i powrót do czystej nauki, a zatem do posłuszeństwa Chrystusowi oraz oddanie się Matce Bożej nie może przynieść masowych nawróceń? Moja odpowiedź. Na ateńskim Areopagu czy Forum Rzymskim przez wieki nie było masowych nawróceń, mimo że na wyciągnięcie czasowej dłoni była Golgota i śmierć apostołów. Noe też nie miał mas w arce, mimo że głosił spadający miecz Boży. I teraz znowu w tym sporze ja widzę trochę inaczej. Nie, że dziurę w całym, ale w moim przekonaniu nie ma łatwych rozwiązań. I dlatego mówię i piszę to, o czym mówię i co piszę. Bo gdyby to było takie proste, to wystarczyłaby postawa Jezusa przed Piłatem, żeby cały jego dwór się nawrócił. A tak nie było, jedynie jego małżonka. Była sceptyczna i mówiła: człowieku, mój kochany mężu, ty źle czynisz. A przecież i tak większość chciała przygwoździć naszego Pana. Przez kolejne dekady i wieki chrześcijaństwo nie było masowe. Dopiero potrzebne były nowe prześladowania i zmiana historii cywilizacyjnej. Ale może się mylę, a może i nie. No, ale takie dyskusje są potrzebne. Zerkam, czy jeszcze coś było. O właśnie, nasza różnica zdań nie jest końcem świata. Jeden rozwiązanie widzi w kilkuletniej burzy mózgów. No, nie, że w burzy mózgów samej w sobie, bo ja nie widzę celu samego w sobie, żeby się spierać i kłócić, tylko chodzi o to, żeby nie wychodzić z założenia, że moje myślenie albo myślenie mojej bańki jest już dogmatem wypowiedzianym ex cathedra i niepodważalną prawdą, bo ja uważam, że to tak nie działa. Drugi wypluciu błędu i powrocie do katolicyzmu. Nie ma co bić piany. Ja dopowiedziałem, nawet stojąca przed Piłatem czysta, bez najmniejszych błędów, prawda, nie dokonała metanoi, czyli nawrócenia rzymskiego namiestnika. Pax, Panie Dawidzie.
No i jeszcze o księdzu Piotrze Glasie. Nie wiem, jaka jest ta sprawa i to chciałem w moich wypowiedziach X-owych przedstawić, ponieważ rzeczywistość bywa różnobarwna. Bywali księża niesłusznie oskarżeni. Ba, kardynał Pell do takich należy, że już go skazano, już był w więzieniu, a okazało się, że to wszystko jest grubymi nićmi szyte. Niech Bóg takich i biskupów, i księży błogosławi. Ale bywały sprawy odwrotne. Sprzed paru dni w mojej diecezji pewien proboszcz został oskarżony w sądzie o to, że dokonał się czynów złych wobec dzieci. Cała parafia za nim stała, do tego stopnia, że jeździła jeszcze za nim. A jednak sąd na podstawie faktów powiedział, nie, ta sprawa jest nieczysta. Więc bywa tak, że ludzie emocjonalnie bronią człowieka, który dokonał złych rzeczy, a czasami szkalują niesprawiedliwego. Wszystko jest poplątane. Jak jest w przypadku księdza Glasa? Nie wiem. Niech Pan Bóg błogosławi, żeby prawda wyszła na wierzch. Ale nawet życie duszpasterskie bywa skomplikowane. To nie jest tak, że ktoś mówi w taki sposób, że odpowiada to mojej duchowości i od razu jest człowiekiem sprawiedliwym, bo każdy może upaść. Każdy może upaść. Każdy. Nawet najbardziej szlachetny i sprawiedliwy. Judasz być może też kogoś nawrócił, o czym nie mamy w Ewangelii napisanego. Może też kogoś przyprowadził do Pana Jezusa, ale źle skończył. A dobry Łot, który nikogo nie przyprowadził do Pana Jezusa, dopiero po swojej śmierci staje się wzorem i przykładem. Życie bywa naprawdę skomplikowane. Nie wolno nam wydawać sądów i werdyktów. Wiemy, jak to funkcjonuje. Bo jeśli chodzi o Kościół, to trzeba w niego walić, bo to jest teraz taka moda. Gdybyśmy w takim natężeniu mówili o grzechach w innych zawodach i profesjach, to jestem pewien, że społeczeństwo by się do nich zniechęciło. Ja od lat, i to też chyba w jednym z filmików mówiłem, nie jeden raz merytorycznie rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy już w 2011-2012 roku pytali się o Jana Pawła II i o to, jakie on podejmował decyzje wobec księży złych w Kościele. I wtedy między innymi podawałem przykład, a gdybyśmy na przykład pomyśleli o królowej Elżbiecie, która przecież była głową państwa Australia. I za jej czasów, jej panowania, aborygenów traktowano gorzej niż roślinki w doniczce. I dlaczego się o tym nie mówi? Przecież ona odpowiadała za to, w jaki sposób aborygeni byli traktowani. I jeżeli się myśli o Janie Pawle II, który ma odpowiadać za każdego upadłego księdza, nawet na Antarktydzie, no to jest jakieś pomylenie faktów, ale komuś na tym zależy, żeby w taki sposób narrację przesłać. Z drugiej strony nie zapominajmy o prawdziwych ofiarach w Kościele. O ludziach, którzy zamiast miłości, szacunku, pomocy spotkali się ze złym człowiekiem, także w koloradce. I mając na uwadze tych ludzi, bądźmy bardzo, bardzo subtelni w wypowiedziach w ogóle o grzechach także w Kościele. Niech Pan Bóg was błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.